W jaki sposób czytać oznaczenie opon, w jaki sposób ta opona, ten rozmiar opony jest opisywany. Oczywiście dotyczy ta informacja osób, których o tym nie wiedzą i właściwie się tym nie interesują. Weźmy taki przykład. 205 przez 55 R16. 205, te pierwsze trzy cyfry, to jest oczywiście szerokość opony w milimetrach. Jak szeroka jest dana opona? Później po ukośniku mamy w tym przypadku 55. Nie jest to wartość podana w milimetrach. Jest to tak zwany profil opony. Procent z szerokości, czyli 55% z wcześniejszej wartości, czyli z szerokości opony, czyli z tych 205. Nie jest to coś, jak niektórzy uważają, że 55 oznacza, że ten profil opony to jest podane w milimetrach. Jest to procent z szerokości opony. R16 oczywiście to jest oznaczenie, ile cali ma felga, wielkość felgi, średnica felgi, w tym przypadku 16 cali. Jeśli natomiast oznacza takie, niektórzy uważają, że M plus S napisane na oponach oznacza opony zimowe. Wcale to nie ma do opon zimowych nic. Opony zimowe są oznaczone śnieżynką albo też takim symbolem trzech szczytów. Data produkcji, jak czytać datę produkcji opon? Znajdujemy na oponie takie coś jak DOT i 12 cyfr. Interesują nas cztery ostatnie cyfry. Czwarta i trzecia cyfra od końca są to cyfry oznaczające tydzień. Na przykład 28 jest to 28 tydzień, a dwie ostatnie cyfry jest to rok produkcji opony. Czyli czwarta i trzecia od końca tydzień, ostatnia i przedostatnia, a raczej przedostatnia i ostatnia, jest to rok produkcji opony. Więc wiemy, jak czytać rozmiar, wiemy, jak sprawdzić datę z produkcji danej opony. Dziękuję za uwagę.